Dzień dobry Państwu, naszym dzisiejszym gościem jest wiceprezydent Maciej Wójec. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani. Odpowie na nurtujące mieszkańców Opola pytania związane z inwestycjami, bo to jest jedna z dziedzin działalności Pana, Panie Prezydencie. Internauci często pytają o inwestycje w naszym mieście, zwłaszcza w tych trudnych czasach. Jak wygląda sytuacja? Trzeba odróżnić dwa rodzaje inwestycji, bo internauci Mieszkańcy miasta bardzo ciekawi są często o tym, jak przebiegają nasze miejskie inwestycje. A natomiast w tym obszarze, którym ja się zajmuję, są te miejskie inwestycje, ale także inwestycje prywatne, czyli to, co rozumiemy przez ściąganie inwestorów, tworzenie warunków do działań przedsiębiorczości, do rozwoju przedsiębiorczości. I... No to w której dziedzinie inwestycji dzieje się lepiej, panie prezydencie? W tej prywatnej czy w tej miejskiej? <grym 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 nie, no w obu, do, w obu się dobrze dzieje, natomiast no, y, y, mamy t, za sobą taki rok jak nie inny. Y, dane gus, gusowskie po raz pierwszy pokazują, że PKB w zeszłym roku spadło, po raz pierwszy od tak naprawdę czasu transformacji spadło PKB w naszym kraju od, od, i od razu o od 2,8%. To pokazuje, że ten wpływ pandemii, wpływ tej specyficznej sytuacji na gospodarkę jest duży, jest duży i realny. My w Opolu monitorujemy i tu mówię o tych, o tych inwestycjach takich prywatnych cały czas sytuację. Są takie branże, które, które bardzo ucierpiały w zeszłym roku, to jest restauracje, fitness kluby, turyst, branża turystyczna, to są oczywiste rzeczy. Natomiast z takich informacji, które bezpośrednio czerpiemy w samym Opolu, ale, ale także w województwie od przedsiębiorców, dla wielu branż to był rok bardzo nerwowy ale niekoniecznie najgorszy, to w tym kontekście, że, że w pewnym momencie, w marcu, kwietniu nastąpiło duże tąpnięcie w zasadzie w każdej branży, natomiast większość z nich, ja mówię o samym mieście Opolu, powróciło do, do poziomu sprzedaży, produkcji takiego, jak, jak zakłada, zakładano, zakładano, planowano, czy, czy jaki jest standardowy. Ja tu mam na myśli na przykład branżę gdzie gdzie, gdzie, gdzie ta produkcja e, utrzymała się. My mamy w Opolu, e, nie wiem czy wszyscy o tym wiedzą, e, produkowanych wiele części do, e, do, do prestiżowych aut i ta, akurat ta branża... Ta branża odnotowała wzrosty do aut elektrycznych, także i tutaj też mamy, mamy tendencję wzrostową. Branża spożywcza, branża budowlana te, te, kluczowe, te kluczowe firmy, które tutaj w Opolu mają siedzibę, mają nie najgorsze wyniki i to jest, to jest pocieszające. Natomiast no, muszę powiedzieć, że sytuacja makroekonomiczna no, budzi pewne, niepo, pewien niepokój. Bo nawet jeżeli lokalnie firmy dobrze się rozwijają, radzą sobie z sytuacjami kryzysowymi, no to te, te makroekonomiczne wskaźniki czy czynniki mogą negatywnie wpłynąć na, na ich rozwój. I to mam na myśli nie tylko spadek PKB, ale także na przykład ujemne stopy procentowe, co jest takim sygnałem na, na nieciekawą sytuację gospodarczą zawsze. Czy inflacja i taka presja inflacyjna duża, to też jest presja płacowa, bo mimo tego, że mamy sytuację kryzysową, to jak praca minimalna wzrasta, to podraża koszty produkcji, koszty, koszty zatrudnienia. Więc, więc no, w tym kontekście jest pewien niepokój. To, co my możemy robić w takiej sytuacji, co zawsze robimy, co co uważam jest słuszne, to jest po prostu wspierać nowe inwestycje, próbować wykorzystać ten czas kryzysu do tego, żeby przyciągnąć uwagę kolejnych dużych graczy do miasta, niekoniecznie dużych, ale też ciekawych branż, po to, żeby oni zainwestowali tutaj i to pozwoliłoby nam w dłuższej perspektywie utrzymać tą taką. I udaje się to, Panie zwrotę. Prezydencie. Jeśli tak, to jakie branże w tej chwili inwestują w Opolu? Czy to to jest, jakby widać tę, tę tendencję przystosowawczą do sytuacji, czyli na przykład wiemy, że niektóre firmy, niektórzy inwestorzy przebranżowili się na przykład na produkcję maseczek z zupełnie innych elementów, które wcześniej produkowali. Jacy to są inwestorzy? Rok 2020 był rokiem nietypowym, w związku z tym trudno mówić o takich, o jakichś dużych nowych inwestycjach. To było zakończenie tego, co, co było rozpoczęte w poprzednich okresach. W, w pierwszej połowie roku nie było za bardzo takich sygnałów z rynku, że są poszukiwane jakieś miejsca pod nowe inwestycje. Natomiast muszę powiedzieć, że końcówka roku, okres bieżący to, 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 to jest sporo dużych zapytań. Ja nie mogę powiedzieć, jakie to są branże. To są bardzo ciekawe branże, i walczymy o to, żeby te inwestycje zostały przeprowadzone w Opolu. Natomiast... Czyli w tej dziedzinie się dzieje, przepraszam, że wchodzę w słowo, ale interesuje mnie też dziedzina inwestycji miejskich. Chodzi mi tylko o to, czy kontynuujemy jako miasto pewne inwestycje i jest, jest na to jednak jakiś budżet, czy ten budżet też został okrojony. Muszę powiedzieć, że w momencie, kiedy nastąpiła ta sytuacja kryzysowa, myśmy podjęli takie kroki jeszcze w zeszłym roku, dostosowawcze, jeśli chodzi o budżet, o, o różne wydatki, po to, żeby znaleźć się w jak najmniejszy, najmniejszym stopniu w sytuacji kryzysowej bo przychody z PIT-ów, CIT-ów, podatków różnego rodzaju oczywiście spadają mhm. i to są spadki bardzo, bardzo znaczące, natomiast przyjęliśmy takie założenie, że te redukcje one nie dotyczą projektów inwestycyjnych i w dalszym ciągu kontynuujemy te duże inwestycje takie jak na przykład centrum przesiadkowe w, przy dworcu wschodnim, czy rozpoczęte teraz centrum przesiadkowe przy dworcu zachodnim, centrum usług publicznych i te wszystkie inne inwestycje, które wcześniej zaplanowaliśmy, one są kontynuowane. Czy pytanie jest takie, czy my możemy w chwili obecnej otwierać jakiś szerszy front inwestycyjny? No i tutaj jest pewien znak zapytania, na pewno też to będzie w dużej części uzależnione od środków zewnętrznych, środków rządowych, ale też środków z Unii Europejskiej z następnego okresu oprogramowania. Natomiast inwestycje zostały utrzymane, tak samo jak zatrudnienie zostało utrzymane w jednostkach miejskich. To, co było, zostało zredukowane, to są bieżące wydatki związane z, z różnymi obszarami, takimi jak np. promocja czy kultura. To jest oczywiste, że no w, w, to nie działa w takim rozmachu jak, jak dotychczas, więc tutaj największe cięcia. Nastąpiły. Ale w tym trudnym czasie, Panie Prezydencie, to możemy jakoś optymistycznie zakończyć rozmowę, czyli w Opolu się jednak dzieje i y, będzie działo, a cały czas y, inwestujemy, ściągamy inwestorów, y, idziemy do przodu, tak? A my W Opolu damy radę, y, trzymam kciuki za resztę kraju. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję Państwu. Dziękuję.